Rywalizacja powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi. After all, you may be great in one aspect, but you do not know I am greater than you in another aspect. Może być tak, że jesteście dobrzy w czymś, ale ja mogę być na przykład świetny w czymś innym. So each one is great in one's own way. Czy każdy z nas jest wielki na swój sposób? Every flower is beautiful. Każdy kwiatek jest piękny. You see, the flowers of grasses are so beautiful. Grass flowers. What is that? Grass, lawns, green grass. Kwiatki w trawie są bardzo piękne. Lily flowers are so beautiful. Jakiś kwiatek jest bardzo piękny. And there are big flowers like dahlias, chrysanthemum, rose. They are also beautiful. I również takie duże kwiatki jak lilie są również piękne. That is beautiful being big. This is beautiful being small. Lilia jest piękna będąca duża, a mały kwiatek jest piękny będący mały. You are beautiful being tall. I'm equally handsome being short. Jesteście piękni będący wysocy, a ja jestem piękny kiedy jestem niższy. So what we have to do is to discover ourselves first. To, co musimy zrobić, to jest odkryć nas samych najpierw. What are my plus points? Jakie są moje zalety? What are the gifts of God to me personally? Jakie są dary od Boga dla mnie? How has He made me? Jak On mnie stworzył? How unique I am? Jak wyjątkowy jestem? But we have no time. Ale nie mamy czasu. I go on looking at everybody and go on crying for every silly thing. Patrzę na innych i płaczę za takie drobiazgi. We don't know why we cry also sometimes. Nie wiemy, dlaczego czasami płaczemy. You have something that the other man has not. Masz coś, czego ktoś inny na przykład nie ma. You see, you think that he is happy and he thinks you are happy and both are unhappy. Ty myślisz, że on jest szczęśliwy, on myśli, że ty jesteś szczęśliwy i oboje jesteście nieszczęśliwi. We are living almost in a fool's paradise. Żyjemy praktycznie w takiej, jak to się mówi, w raju głupców. So my friends, this is spirituality. Więc przyjaciele, to jest duchowość. We have to address ourselves to our daily life situation. Musimy się odnosić do naszej sytuacji życiowej. We cannot limit spirituality to nagar sankirtan, bhajan and meditation. No. Nie możemy ograniczać duchowości do nagar sankirtan, do medytacji, do bhajanów. You are serving others, okay. You are serving others, good. Służycie innym, w porządku. But serve yourself first. Ale służ najpierw sobie. How can you serve yourself? Jak możesz sobie służyć? By knowing what you are. Wiedząc, kim jesteś. By discovering what you are. Odkrywając, kim jesteś. By knowing your weakness, by knowing your strength. Wiedząc swoje zalety i też swoje słabości. By excusing yourself. I wybaczając sobie. By loving yourself. Kochając siebie. By being balanced. Będąc w zrównoważonym. Is the greatest service that one can do to one's own self. Jest największą służbą, którą możemy sobie samemu dać. Then you can serve others. Wtedy możecie służyć innym ludziom. Because you are unhappy with that unhappiness, whom are you going to serve? Jeżeli jesteście nieszczęśliwi, to jak możecie komuś innemu służyć? You are dissatisfied, who else are you going to serve? Jak jesteście niezadowoleni, to komu możecie służyć? So my friends, life begins with me. Więc kochani, życie się zaczyna od nas. I'm the center of life. Ja jestem centrum życia. And all are the circles around. A wszyscy inni to są kółka takie wokół. There may be any number of circles. Może być mnóstwo kółek. But the center is one. Ale centrum jest jedno. I am that center. Ja jestem tym centrum. And if this center is okay, jeżeli to centrum jest ok, all the circles will be okay. To te drugie kółka będą też ok. The circles are different in their parameter, in their circumference, in their periphery. Kółka są różne w swojej parametrach, w wielkości, w wyglądzie. So all the people around are circles. Wszystkie inne osoby wokół są właśnie tymi kółkami.
and I am the center. A ja jestem centrum. If I am fine, jeżeli ja jestem w porządku, everybody else would be fine. Wszyscy inni też będą okay. If I am not fine, jeżeli ja nie jestem okay, everybody look as if they are not fine. To inni będą wyglądać tak, jakby nie byli okay. I say you are wrong. Ja mówię, ty się mylisz. Why? Dlaczego? You are wrong for yourself first. Ty się mylisz ze względu na siebie najpierw. Things are not good, you may say. Możesz mówić, że rzeczy są nie w porządku. But you are not good to yourself. Ale przede wszystkim nie jesteś w porządku w stosunku do siebie. So when this I, me, the center is corrected, everything else will be fine. Kiedy to ja będzie tak jakby w porządku, to wszystko inne będzie też w porządku. This is religion. To jest religia. This is spirituality. To jest duchowość. How to make a happy life. Jak można stworzyć szczęśliwe życie? How to lead a successful life? Jak prowadzić życie pełne sukcesu? How to rear a happy family? Jak stworzyć szczęśliwą rodzinę? How to live in the midst of opposition, contradictions and reversions? Jak żyć w środku kontrowersji, opozycji? Opposite, yeah. That is religion. To jest właśnie religia. So, by asking you to put me questions, I went on giving talk. I'm sorry. Pytając was o to, żebyście wy zadawali mi pytania, zacząłem robić wykład. This is a well-known weakness of Anil Kumar. Za to przepraszam i to jest moja duża słabość. Now you can ask me questions. No, możecie mnie teraz pytać. I wanted to ask, czy Swami zostawił jakieś instrukcje? If Swami have given some instruction or have left some instruction w związku ze swoim odejściem wcześniej. About his going away before. A passing away. Yeah. God will never have a last word. Bóg nigdy nie mówi, nie daje ostatniego słowa. His first word is an everlasting word. Jego pierwsze słowo jest nieskończonym słowem. The Holy Bible, God's word. Biblia, to jest święte słowo Boga. Is for all times. Jest na wieki. Bhagavad Gita, God's word. Bhagavad Gita, słowo Boże. Is for ages to come. Jest na pokolenia do przodu. So there is nothing like last word of Bhagavan. Nie ma czegoś takiego jak ostatnie słowo Bhagavana. We the family people, my rodzina, have last word. Mamy tak jakby ostatnie słowo. This property should go to first son, this property should go to second son, this broomstick to my daughter, this tamarind to my second daughter. Że na koniec, pod koniec naszego życia dzielimy wszystko, naszą całą własność na córki, na synów. So because we have got the property matters, ponieważ dla nas, we have last word. Ponieważ nasza własność ma znaczenie dla nas, to mamy ostatnie słowo. Of course, we revise the last words also. This reverse, you mean? Revise. A change. Że zmieniamy też czasami ostatnie słowo. I said this house is my son. Mówię, for my son. Że mówię, że ten dom jest dla mojego syna. If the daughter-in-law doesn't serve hot coffee, I'll change by the evening. Jeżeli synowa nie poda mi gorącej kawy wieczorem, to zmieniam decyzję. So our last words are not last words. They go on changing. Więc nasze ostatnie słowa się też zmieniają, So when we have no last word, how do you expect God to have last word? Więc jak my mamy wiele ostatnich słów, to jak możemy oczekiwać od Boga, że będzie miał ostatnie słowo? Am I clear? No. Czy to jest jasne? Please make it clear. Chciałam zapytać, czy z Wami powiedział, w jaki sposób ma zostać pochowany? Did Swami tell how he should be buried, for example, or where? It should go by tradition. To idzie z tradycją. Tradition of the family and tradition of the nation. Według tradycji narodu i rodziny. There's nothing like telling you do like this, you do not. It happens.
as it should be done. Nie ma czegoś takiego, że mówi, że to powinno się tak zdarzyć, po prostu się zdarza tak, jak powinno. There is a regular procedure. Jest procedura, która jest jakby szczególna. No. It's burial. Burial, buried. Ah, buried. Jakby pochowanie. It's a family tradition. To jest tradycja rodzinna. So they followed the tradition of the family. Więc idą wraz z tą tradycją rodzinną. But ale he clearly said, ale bardzo jasno powiedział, I am not the body. Nie jestem ciałem. I am neither born nor would ever die. Nigdy się nie urodziłem i też nigdy nie umrę. I don't leave you. Nie zostawiam was. It's only the body that disappears. Tylko ciało znika. You are not the body. Ty nie jesteś ciałem. You are not the mind. Nie jesteś umysłem. How can Baba be body and mind? Jak może z wami być ciałem lub umysłem? Impossible. Niemożliwe. So body is just a social entity. Ciało jest tylko taką istotą społeczną. And that body, which is a social entity for social behavior, for social interaction, may disappear, but he does not disappear. I to ciało, które jest istotą społeczną, wchodzi w interakcje społeczne, ale on nigdy nie znika, kiedy to ciało odchodzi. I may switch off this fan, switch it off, I can do that. Mogę wyłączyć wiatrak. But there is electricity. Ale jest prąd. Fan is not working, but electricity is still there. Wiatrak nie będzie działał, ale prąd pozostaje. Similarly, podobnie, body is not there, ciała nie ma, but the divinity is still there. Ale duchowość nadal tam jest, czy boskość, przepraszam. That's what it is. Am I clear now? Good. Good. No. I mam takie pytanie, żebyś mógł opowiedzieć trochę humoru życia swamiego. Humoru? Z czego się tak, swami śmiał. Ah, she wants to know, she wanted to ask you to tell us some stories about Swami's humors. For example, what he was laughing about, what made him laugh. Yes, we'll come to that. We'll come to that. Let others complete the other part. Yes. Any other question? Myślę, że wiele kontrowersji jest na temat tego, co znaleziono w prywatnych pokojach Swamiego. Przepraszam, że o to pytam, ale chcielibyśmy wiedzieć, jakie jest oficjalne stanowisko, nie wiem kogo, trustu, czy osób bardzo blisko będących przy Swamim na ten temat. Okay, she says that there have been, after Swami passing away, some controversy about what was left in Swami's house. And she wanted to ask if there is some statement, like from the trust, official statement about this. I'm sorry to... No. Please ask any question that strikes your mind. Correct. About there's so much of controversy, as you said, which is quite true. Jest wiele kontrowersji, tak jak mówisz, która jest, no, że to jest prawdą. The trustees should have made a statement. Że trust powinien zrobić, jakby ogłosić oficjalnie oświadczenie. They did not for two reasons. Nie zrobili tego z dwóch powodów. One, pierwszy, they are so busy with the hospitalization of Swami. Że byli tak zajęci tym, że Swami był w szpitalu. Because they had to summon doctors from foreign countries. Ponieważ niektórzy lekarze z zagranicy. They had to bring doctors from Delhi, Bombay, metropolitan cities. Musieli pościągać lekarzy z Delhi, no z różnych z całego świata. No. Day to day they were attending on Swami's health. No, wtedy się skupiali jakby na zdrowiu Swamiego. So they didn't have time that way. Nie mieli czasu, żeby to zrobić. The second reason is, drugi powód, they do not know what is there in Swami's room. Nie wiedzieli, co było u Swamiego w domu. Nobody can get into his room, impossible. Nikt nie był w stanie wejść do Swamiego domu. To było niemożliwe. Even mosquito cannot get inside. Nawet komar się nie mógł dostać. Impossible. To było niemożliwe.
all the so-called VIPs will have to wait now.